Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj bardzo przyjemny, bardzo miły dla uszu temat dotyczący takiej najpiękniejszej rzeczy, która może ludzi łączyć, ludzi, którzy żywią do siebie duże uczucie, o seksie. W Polsce bardzo ciężko rozmawia się na temat seksu, o takiej intymności, takich tematach dotyczących związku między ludźmi i tego, jak postrzegają siebie, co sobie oferują. Bardzo ciężko o tym mówimy. Postaram się, żeby nie był to dość ciężki temat, ale zobaczmy, jak ten temat wygląda w ujęciu narcystycznym. Jak nasz partner narcystyczny zachowuje się podczas seksu, kiedy ta intymność między dwojgiem ludzi, dawanie i branie, powinno być wzajemne. Kiedy zatracamy się w tym uczuciu, w tej przyjemności, którą doznajemy, jak zachowuje się nasz narcystyczny partner. No i oczywiście, jak to ostatnio w moich filmach bywa, pokuszę się o punkty. Jest ich dzisiaj dużo więcej, więc zapraszam bardzo serdecznie. Po kolei. Pierwszą rzecz, którą obserwujemy u osób z zaburzeniem NPD, to jest taka uwodzicielskość. Więc punkt pierwszy, uwodzę cię. Ludzie, którzy lądują w spektrum destrukcyjnego narcyzmu, zwykle używają uwodzenia jako sposobu na nawiązanie kontaktu. Są tacy w stosunku do nas, tacy delikatni, tacy zmysłowi, tacy czasem arogancy, czasem używają tej swojej uwodzicielskości do zdobycia nas, do zaciekawienia sobą. Narcyz nie jest zdolny do tworzenia stałych, miłych, dobrych, bliskich relacji, dlatego używa tego uwodzenia, takiego niby żartem, niby z taką nutką erotyzmu, po to, żeby nas zwabić, żeby zaprezentować się jako ciekawy obiekt. Ponieważ bombardowanie miłością w wykonaniu narcyza jest bardzo intensywne, tak samo uwodzenie seksualne, intymne, erotyczne też w przypadku narcyza jest dość intensywne. Można by nawet rzec bardzo intensywne. Więc jeśli chodzi o narcyzów, to można nawet powiedzieć, że oni są szaleńczo uwodzicielscy, wprost czasem charyzmatyczni i czarujący, ale tylko wtedy, gdy im na tym zależy. Kiedy ten czar pryska, mija już okres bombardowania miłością, wiemy o tym, że z tą uwodzicielskością i z tym czarem, który roztaczają wokół siebie, jest różnie. Więc niestety uwodzicielskość kończy się na etapie bombardowania miłością. Drugą bardzo charakterystyczną rzeczą, jeśli chodzi o narcyza, jest wszystko się dzieje za szybko. Tak jak bardzo szybko wchodzi narcyz w relacje z nami, bardzo szybko wyznaje miłość, wyznaje zaangażowanie. Często mówicie o tym, że narcyz wprost za tydzień już mówi, że jesteś kobietą jego życia, mężczyzną jej życia. Dokładnie tak samo jest z seksem. Bardzo, ale to bardzo szybko dąży do bliskości, do intymności, do pożycia seksualnego, do różnego rodzaju pieszczot. Bardzo szybko. Oczywiście większość ludzi, która jest już w miarę w zaawansowanym wieku, nie należy raczej do osób, które będą, nie wiem, 2 lata zwlekać z podjęciem pożycia seksualnego. Natomiast myślę sobie, że pierwsza, druga randka to nie jest moment, w którym można by było uprawiać już seks. Jeśli myślimy o kimś na dłużej, o kimś, żeby go poznać, żeby dzielić z nim życie. Natomiast narcyz będzie jak najbardziej do tego dążył, żeby jak najszybciej skonsumować nasze pożycie, naszą wzajemną relację, jak najszybciej chce ją sfinalizować. Więc ta szybkość jest niestety bardzo znamienna, jeśli chodzi u narcyzów. Bardzo często wasza odmowa, wasza chęć bycia spowolnionym w tej kwestii, tego, żebyśmy zatrzymali się na chwilę, u narcyza kojarzy się bardzo negatywnie jako odmowa i takie naruszenie jego bardzo kruchego ego, takiego, on ma bardzo wybujałe na zewnątrz to ego, natomiast wewnątrz ono jest bardzo kruche i narcyz niestety bardzo źle to odbiera. Traktuje to jako taki pstryczek w nos i taka totalna niedojrzałość.
I chociaż oni próbują ukryć tą swoją niedojrzałość, kiedy troszeczkę dłużej z nim pobędziesz, zobaczysz, że to jest takie dziecinne, takie napompowane, takie nieciekawe. Oni każdą odmowę bardzo do siebie biorą. Kolejną, trzecią rzeczą jest bardzo mocne narcyzów skupienie się na fizyczności, czyli na tym, żeby ich partner, do którego mają dostęp, którego sobie wybierają na taką ofiarę, na kogoś, z kim chcą dalej żyć, musi być bardzo ponętny fizycznie, bardzo sprawny fizycznie, zależy im na takiej osobie. Narcyz nie zajmuje się bliskością, intymnością i więzią emocjonalną. Narcyzi oczekują, że ich partner będzie fizycznie estetyczny, doskonały, nawet jeśli sam narcyz nie jest takim doskonałym obiektem. I będą mieli ogromny brak tolerancji, taka niska tolerancja na to, że jesteście na przykład grubsze, mniej umięśnieni panowie, a jakieś są mankamenty delikatne. Dla niego fizyczność, estetyka partnera jest ogromnie ważna. Ogromnie. On przywiązuje do tego, można by powiedzieć, nadmierną wagę, ponieważ pamiętajcie, że każdy obiekt, nawet jeśli jest to osoba, to jest tylko obiekt. Czyli tak jak pianino, jak gitara, jak samochód, to musi być najlepsza marka, to musi być najlepszy okaz, który może być. Więc i partner, jeśli chodzi o narcyza, musi być wysokich lotów. To musi być ktoś, kim można się pochwalić i ta estetyka jest ważna. Natomiast coraz częściej zauważamy, że następcy osób poszkodowanych, kiedy odchodzą, wcale tak ładnie to nie wygląda. Natomiast narcyz też stosuje taką zasadę dorabiania, doprecyzowania, dokształcania wizerunkowo swojego partnera, czyli wymaga od niego pewnego dążenia do ideału. Oczywiście każda osoba narcystyczna ma swój własny standard, na czym jej zależy, co jest bardzo dla niej ważne. Nie zawsze jest to uroda, czasem jest to wysportowanie, czasem jest to duży biust, czasem są to ogromne mięśnie u mężczyzn, więc przeróżne rzeczy są ważne, natomiast zawsze narcyz dąży do tego, żeby były to rzeczywiście doskonałe przedmiot. Moi drodzy, kolejną rzeczą, czytam sobie tutaj, co ja jeszcze napisałam. Dokładnie, czwartą i najważniejszą, bardzo ważną rzeczą jest dominacja i kontrola. Narcyz nie jest w stanie odpuścić kontroli, nawet w seksie. Więc bardzo często przychodzi narcyzowi takie odpuszczenie, takie zatracenie się w tym uczuciu, w tym doznaniu fizycznym, no bo seks jest doznaniem fizycznym, jest czymś, w którym w pewnym momencie zatracamy się totalnie, tracimy kontrolę, tracimy orientację bardzo często. Więc narcyz absolutnie do tego nie jest w stanie dopuścić, no bo wtedy co by było, gdyby ktoś zobaczył jego prawdziwe ja, tak, którego on sam się wstydzi, którego on sam absolutnie nie chce pokazać. Dlatego dominacja i kontrola u narcyza jest rzeczą najważniejszą w tym seksie. To są bardzo często mężczyźni, kobiety, które lubią górować, lubią sprawować totalną kontrolę nad swoim, mieć jakby dostęp do tego, co partner robi, jak się zachowuje, jak ten seks przebiega. Nie ma tam absolutnie takiej opcji na frywolność, na zabawę, na jakieś, mimo że to może stwarzać pozory takiej zabawy, natomiast to wszystko jest pod kontrolą narcyza. To się musi zawsze tak potoczyć, jak narcyz chce. No i za tym idzie kolejny punkt, jak samolubność. To, że narcyz decyduje się na akt seksualny, oczywiście mówię po okresie bombardowania, w późniejszym terminie ta samolubność się
okazuje, kiedy narcyz nie jest zainteresowany tym, jak ty postrzegasz ten seks, czego ty oczekujesz od tego seksu, co ma tobie to przynieść. Najważniejsze jest zaspokojenie jego pragnień, jego fetyszy, jego fantazji. To jest dla niego najważniejsze. Oni są tylko i wyłącznie biorcami. Nie ma tam dawcy. Narcyz nie jest dawcą, chyba że dawanie przyniesie mu jakieś korzyści. A z powodu braku empatii seks z nimi będzie zaspokajał tylko i wyłącznie ich potrzeby, nie twoje. Więc to jest samolubność w ich wykonaniu jest jedną z najprzykrzejszych dla was rzeczy. Kolejną bardzo taką charakterystyczną dla nich rzeczą jest krytyczność. Jest krytyczność spowodowana tym, że narcyz zawsze uważa się za lepszego od innych. To ma mu zrekompensować jego głęboko ukryte strachy, poczucie wstydu, lęku, poczucie nieadekwatności. Zawsze narcyz więc będzie próbował swojego poczucia wartości przerzucić na was, czyli po to mu jesteście potrzebni, po to was krytykuje, po to zwraca uwagę na wasze mankamenty, na wasze niedoścignione takie rzeczy, które próbujecie doścignąć, na to zwraca uwagę, żeby poczuć się lepiej, żeby ta krytyczność wobec was dała jemu paliwo, żeby to on był lepszy na waszym tle, żeby było. To, co najbardziej kręci narcyza, to jest możliwość wymiernej dominacji nad partnerem, zwłaszcza podczas seksu. A kiedy mu się to nie uda, to robi punkt siódmy, czyli będzie manipulował i wchodził w taką rolę psychologa amatora. Tak to pozwoliłam sobie nazwać, ale dokładnie ma to taki obraz, mniej więcej wygląda w ten sposób, że narcyz, chcąc z wami manipulować, wchodzi w taką zażyłość między wami, którą nabył poznając was, czyli będzie delikatnie pokazywał wam, że to może problem jest was, delikatnie, agresywnie, zależy jak mocno mu zaleziecie za skórę. Natomiast będzie mówił o waszych na przykład nieudanym pożyciu z poprzednim partnerem, o tym, że może to na przykład wynikać z tego, że mama was porzuciła, że tata był alkoholikiem, albo że rodzice cię nie kochali, przeróżne rzeczy, które za pomocą takiego wstydu i krytyki was mogą pokazać wasze błędy, mogą je napiętnować. I właśnie na tej podstawie narcyz będzie nad wami górował, będzie lepszy. Wszystko to jest spowodowane tylko i wyłącznie ku temu celu, żebyście się poczuli gorzej, a oni w tej sytuacji będą po prostu wzrastać. Kolejny punkt ósmy to jest karanie. No to znamy karanie ciszą. Dokładnie taka sama sytuacja ma w przypadku seksu, czyli karanie was. Kiedy odmawiacie pewnych rzeczy, kiedy nie chcecie spełniać fantazji, kiedy chcecie iść na przykład własnym rytmem, kiedy na pewne rzeczy się nie chcecie zgodzić, narcyz użyje karania was przez odrzucenie, przez oziębłość, przez brak dawania wam intymności, którą oczywiście udaje, ale wszystkie takie rzeczy, których narcyz nauczył się, a które dają bliskość w związku, kiedy jest taka intymność między dwojgiem ludzi powoduje, że nie zawsze partner na przykład czy partnerka ma ochotę na seks, ale dajmy na to, drugi partner ma na to ochotę i kiedy delikatnie sugeruje pewne rzeczy, jest, bym powiedziała, bardzo uległy, taki widać, że tam, jak to mówi młodzież, smoli cholewki, drugi partner
też nabiera ochoty, dlatego że dla niego dawanie jest przyjemne. Natomiast narcyz, tak jak powiedziałam w poprzednich punktach, bardzo często traktuje to jako odrzucenie, więc ponieważ został odrzucony na przykład, bo nie wiem, jesteście bardzo zmęczeni albo nie macie zwyczajnie ochoty i prosicie partnera, że nie, no to narcyz wtedy was karze, więc nie ma tam możliwości, żeby narcyz został odrzucony, więc to jest niestety bardzo często stosowane. Kolejnym punktem, tu jeszcze muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć Wam, że tak naprawdę narcyz jest zasadniczo całkowicie niezdolny do prawdziwej intymności, co jest powodem Waszej właśnie takiej frustracji w takim związku, dezorientacji i bardzo często ten związek Was boli, ponieważ Wy tych zachowań, bo ponieważ sfera intymna, sfera seksualna jest dla człowieka bardzo delikatna. Wyobraźcie sobie kobietę, która na przykład jest odrzucana seksualnie przez swojego mężczyznę, który na przykład nie, właśnie zachowuje się wobec niej karaniem jej brakiem intymności, brakiem bliskości. Kobieta w tym momencie na przykład, nie wiem, przybiera cudowną bieliznę czerwoną na swoje ciało i chce mężczyznę skusić, a mężczyzna ją po prostu karze, mówiąc jej na przykład do tego wszystkiego jakąś nieprzyjemną rzecz. No jest to dla kobiety bardzo bolesne, dlatego ten brak możliwości tworzenia intymności i te wszystkie manipulacyjne rzeczy, które narcyz stosuje, są dla Was tak bardzo bolesne. Dlatego proszę, starajcie się zauważyć te rzeczy i sytuacja, w której mężczyzna Was odrzuca z jakiegoś powodu i robi to, czy kobieta, i robi to w sposób właśnie taki bardzo bolesny, bardzo taki dewaluujący, zacznijcie się zastanawiać nad w ogóle sytuacją, że ten związek powinien mieć miejsce, bo nawet jeśli nie jest to narcyz, no to partner, który nie potrafi jasno w tak intymnej rzeczy i w tak delikatnej, tak dogłębnie dotykającej serca, bo wiecie, intymność, seks, bliskość, nagość jest dla drugiego człowieka takim pokazaniem się w całości, takim oddaniem się. Akt seksualny jest totalną bliskością, totalnym właśnie oddaniem, poddaniem się partnera, bo my w niektórych momentach nawet świadomość tracimy, jesteśmy sobą, wszystkie ochy, achy, które uprawiamy podczas seksu, które wydobywamy podczas seksu, są takie czasem krępujące. Kobiety, nie wiem, wstydzą się czasami, że krzyczą podczas seksu. Mężczyźni też dokładnie to samo mają, że kiedy zatracają się całkowicie, wstydzą się pewnych rzeczy, więc uważność na to, żeby Twój partner był dla Ciebie bardzo delikatny, bardzo otwarty i bardzo dbający o Twój komfort, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, jest bardzo ważne. I nie zakładając, czy jest to narcyz, czy nie, kiedy mamy do czynienia z taką bezkompromisowością i taką dewaluacją w tej strefie, czas się zastanowić, czy aby na pewno ten związek jest okej. Taka mała dygresja, absolutnie bez skutku, jeśli chodzi o narcyzów. Kolejną dziewiątą rzeczą jest dla narcyza taka rzecz, którą ja nazwałam żadnych granic. Absolutnie, ponieważ on nie jest zdolny do prawdziwej intymności i nawiązywania zdrowego, kochającego związku, narcyzi są, oni kompletnie nie są zdolni do szanowania Ciebie, do szanowania Twojej prywatności. Tu nie ma znaczenia, czego chcesz, czego pragniesz, czy tak ma być, czy nie. On po prostu tego chce, koniec, kropka, i tak ma być. Więc to jest absolutnie dla narcyza naturalne. Bardzo ważne jest też tutaj w tym miejscu żadnych granic powiedzenie o tym, że kiedy na przykład rozstajecie się z narcyzem, kiedy ten związek się kończy, narcyz na tą bardzo delikatną sferę intymną, seksualną jest w stanie opowiedzieć o tej strefie między Tobą a nim, opowiedzieć znajomym, kolegom, koleżankom naprawdę niestworzone rzeczy.
że robiliście dziwne rzeczy, że jesteście bezpruderyjne, że zdradzaliście, że przeróżne rzeczy, czasem wyssane totalnie z palca, kompletnie nie mające nic wspólnego z prawdą, ale tylko po to, żeby na waszym tle wypaść lepiej, a was bardzo mocno zdewaluować. I to, co spotykam właśnie u większości narcyzów, to jest opowiadanie na wasz temat po zakończeniu związku w ramach latających małp i w ramach kampanii oszczerstw, opowiadanie tak paskudnych rzeczy, potwornych rzeczy, do których bardzo często sam narcyz w trakcie trwania tego związku was namawiał. Taką rzeczą, którą bardzo często spotykam i podczas rozmów z was, są na przykład namawianie kobiet, czy mężczyzn również, ale głównie kobiet, dla których jest to bardzo taka nieprzyjemna rzecz, do trójkątów, do wymian żon, do wymian partnerek, do swingowania, do tego typu rzeczy. Niby jest to ciekawość, niby jest to chęć poznania czegoś nowego. Słuchajcie, no, każdemu może to odpowiada, jednemu to odpowiada, drugiemu to nie odpowiada. Każdy może swoje życie intymne prowadzić jak chce. Natomiast jeżeli kobieta jest do tego w jakiś sposób przymuszana albo jest to jej sugerowane, że jest zaściankowa, czy jakakolwiek i nie ma na to ochoty, to tak naprawdę no, nie jest to w dobrym tonie, to po pierwsze, a nie ma to już absolutnie nic wspólnego z tym, że ktoś tą kobietę szanuje. I bardzo często te rzeczy właśnie narcyz później wykorzystuje, kiedy na przykład kobiety się zgodzą na to, mężczyzna się zgodzi na to, żeby na przykład to zrobić, bardzo często narcyzi potem to wykorzystują, opowiadają, że wy takie rzeczy robicie, że to wy namawialiście, że on tego nie chciał, ona tego nie chciała. I to jest bardzo często też taki przydomek do tego, że żeby was potem szantażować, żeby was pokazywać w złym świetle. Te trójkąty, swingerowanie, chyba to się tak mówi, to wszystko ma taki cel, aby was zdegradować, aby was poniżyć, bo ciężko jest mi uwierzyć, że jeżeli kobieta nie ma takich fantazji seksualnych, żeby na przykład uprawiać seks z dwoma facetami, a została do tego no, w jakiś sposób zmanipulowana, żeby później się czuła dobrze, tak? Albo odwrotna sytuacja, ona, jeszcze jedna dziewczyna i jej partner. No, każdy sobie oczywiście wybiera pożycie, tak jak powiedziałam, seksualne jak chce, natomiast myślę, że taki dyskomfort psychiczny dla kobiety, która o tym nie marzy od kilku lat, takie oglądanie na przykład w intymnej sytuacji swojego partnera z inną panią, gdzie ja na to nie do końca miałam ochotę, może nie być dla niej apetyczne i potem wiązać się z wieloma problemami takimi psychicznymi do przejścia. Więc nie zachęcam. I zwracajcie proszę na to uwagę i zawsze takie rzeczy o takiej przejściu pewnych granic intymności, właśnie zaproszenia kogoś do trójkąta, do czworokąta, wymiany różnych takich rzeczy, pamiętajcie, że musi się odbyć z waszą bardzo mocną zgodą, czyli z tym, że jesteście świadomi tego, co robicie, bo jeżeli macie do czynienia z osobą narcystyczną, a tylko boicie się jej odmówić, boicie się postawić granicę, no to niech to będzie duży znak zapytania, czy ja na pewno z tym partnerem, z tą partnerką powinnam dalej przebywać. Kochani, 10. punkt, niewierność. Jeśli wiesz, że masz do czynienia z destrukcyjnym narcyzem, a to daje mu prawo, on tak sądzi, że daje mu to prawo do oszukiwania ciebie, manipulowania i bycia niewiernym. To, że narcyz potrzebuje do swojego wzrostu, do swojego dostarczenia sobie paliwa, do tego, żeby czuł się, dostał to paliwo narcystyczne, musi mieć źródła zasilania z wielu źródeł. Więc narcyz, dla niego to absolutnie nie ma znaczenia, że on dopuszcza się zdrady, niewierności. Jeżeli jesteście razem, on się dopuszcza. Dla niego to nie jest grzech, dla niego to nie jest wyrzut sumienia. To jest człowiek, kobieta, mężczyzna, która jest w stanie przyjść do domu, obmyć twarz,
twarz i patrzycie swojej partnerce, partnerowi prosto w oczy i absolutnie nie widzieć tam skruchy, nie widzieć, że zrobiłam komuś krzywdę, że zrobiłam komuś coś niedobrego. Absolutnie tam nie ma żadnej skruchy. Co jeszcze bardzo charakterystyczne, w 99%, jeśli zostaną przyłapani, winą za to obarczają swojego partnera, mówiąc, że jest to, oni go tak naprawdę zmusili, bo nie było takiego seksu, bo nie było czegoś, bo był problem, bo czegoś mu nie dałaś, bo czegoś jej nie dałeś. Więc za każdym razem i tam nigdy, ale to nigdy nie ma skruchy, nigdy. Żaden narcyz, chyba że jest to moment, w którym wyrzucacie mu rzeczy za drzwi i mówicie won, do widzenia, i kiedy on widzi, że traci to główne zasilanie, główną stację paliw, no to rzeczywiście może tam wrócić do odkurzania, do bombardowania ponownego miłością, ale to absolutnie i tak to skruchy nie wywoła. Za kilka dni, za kilka tygodni dowiecie się, że tak naprawdę ta zdrada miała miejsce przez was, że to wy się jej dopuściliście. Kolejną rzeczą, bardzo ważną, co za tym idzie, jest to, że narcyzi mogą wszystko. Kompletnie. Jeśli chodzi o seks, jeśli chodzi o zachowanie, jeśli chodzi o bycie w związku, narcyz może zrobić wszystko. Narcyz uważa, że dostęp do seksu to jest jego prawo powszednie. I tutaj, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, nie ma to kompletnego znaczenia. Narcyz ma ochotę i on chce. I koniec, kropka. I to jest jego powinność. A właśnie jeżeli na przykład powiesz, że jesteś zajęta, pracujesz, czy cokolwiek, czy jesteś zajęta, no to dopuści się punkt wcześniej niewierności, ponieważ ty byłaś zajęta, a on akurat miał ochotę. Ona akurat miała ochotę, więc ty odmówiłaś. No. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ciąż, w przypadku chorób, kiedy twój partner jest, albo właśnie partnerka jest w ciąży aktualnie, akurat urodziła. No, wszystkie kobiety wiedzą, jak wygląda sprawa po urodzeniu. Nie ma to znaczenia. Ty jesteś do spełniania, do tego, żeby narcyz wzrastał, i ty to powinieneś wykonać. Nie ma znaczenia, czy jesteś chory. Jeśli jesteś, a nie możesz, odmówisz, postawisz granicę, wróć punkt poprzedni, tak jak powiedziałam, niewierność. Czyli jest usprawiedliwiony, to jemu się to należy. Kolejny punkt to jest poniżanie. Niestety narcyzi są protekcjonalni, bardzo protekcjonalni, złośliwi, a często nawet okrutni w tym, jak ciebie traktują. Będą cię krytykować, poniżać, dewaluować bez żadnego zahamowania, żalu czy jakiejkolwiek skruchy, wyrzutów sumienia. Zrobią wszystko biernie i agresywnie, aby pokazać ci, że jesteś od niego gorszy. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi. I zwykle robią to ignorując cię, całkowicie odrzucając. I to robią, kiedy mówią, że tak naprawdę im bardzo na tobie zależy. Więc nie ma tu w to, czy wierzycie w słowa, że narcyz was bardzo kocha, czy tak może postąpić człowiek, który kocha, właśnie powoduje to, że tak bardzo was boli ten związek. Bo człowiek, który kocha, tak nie dewaluuje i nie dewaluuje w tej strefie, którą jest seks. No i kochani, na sam koniec ostatni punkt, który nazwałam uzależnieniem od seksu. Nie wszyscy narcyzi wykazują takie uzależnienie od seksu, ale powiem wam, że skłaniam się ku temu, że naprawdę, naprawdę większość nich jest uzależniona od seksu. Samo to, że mają uprawnienia, uważają, że mają uprawnienia do wielopartnerstwa, do tego, że mogą was zdradzać, że są niewierni, że uprawiają seks z wieloma partnerami. Nie chodzi o jednocześnie, tylko o to, że mają, jak to ktoś powiedział kiedyś o marynarzach, że gdzie port, tam żona. Dokładnie tak samo, jeśli chodzi o narcyzów, bardzo często mają wielu partnerów, więc
stoi do tego upoważnie. To jest takie trochę uzależnienie od seksu. Bardzo ważną rzeczą, o którym też nakręcę film, jest uzależnienie od pornografii, które niestety w przypadku narcyzów, bo tutaj też dochodzi do takiej totalnej dewaluacji narcyza podczas dzieciństwa i oni bardzo często tak naprawdę mają problem z seksem, ponieważ narcyz się bardzo szybko uczy, uczy się reakcji, uczy się tego, jak człowiek, czyli wy, będziecie reagować na pewne rzeczy, które on wykona, więc on się tych czynności fizycznych podczas seksu zwyczajnie uczy. Uczy się, co sprawia przyjemność, co daje kobiecie, mężczyźnie, w zależności od tego, kto jest w jego sidłach. Uczy się tego, co wam sprawia przyjemność, jak robić wrażenie i tak dalej. Natomiast tam nie ma czegoś, co nazywamy właśnie taką sferą emocjonalną. On tego absolutnie nie pokazuje. To jest czysta fizyka w jego wykonaniu, czysta fizyczność, którą, nie fizyka, tylko fizyczność, przepraszam, czysta fizyczność, którą on wykonuje, uczy się tych ćwiczeń, stara się je doprowadzić do perfekcji i nawet jeśli miałby się nauczyć tego, przepraszam, przy prostytutkach, co się też niejednokrotnie spotykam z wieloma paniami, które mi o tym właśnie opowiadają, że nagle ich partner stał się w miarę mobilny, nazwijmy to tak seksualnie, taki bardzo, bardzo mocny, bardzo taki ciekawski wielu rzeczy. Nagle się okazało, kiedy odkrywają prawdę, że to tak naprawdę przez nawet lata uprawia po prostu seks z prostytutkami, uczy się tego, ponieważ on seks traktuje bardzo fizycznie. W ogóle każdą czynność, każdy związek, każdą relację z drugim człowiekiem traktuje fizycznie. Wszystko jest po to, żeby ściągnąć to paliwo. Więc seks również jest ogromnym, ale to ogromnym paliwem dla narcyza, ponieważ to uwielbienie, kiedy doznaje tego aktu seksualnego, w którym wy się rozpływacie w jego ramionach, w jej ramionach, kiedy jesteście totalnie oddani, totalnie podporządkowani, no bo taka jest zasada seksu, że jesteście oddani, że to jest taka, często w jodze mówi się o tym, że jest to zespolenie dusz, zespolenie ciał totalne i taka jedność, w którymś momencie stajemy się jednością, to dla narcyza jest to totalne uwielbienie. Dlatego narcyz nie odpuszcza tego uzależnienia od seksu i kiedy pozna, że w ten sposób może bardzo łatwo się doładować energetycznie, może się doładować jak taki wampir tym uwielbieniem, po prostu będzie to robił. Więc moi drodzy, bardzo mi przykro, ale to uzależnienie tam ma miejsce i o tym, że seks jest pornografia i seks taki bardzo mechaniczny jest dla niego czymś bardzo ważnym, będę też kręciła film. Moi drodzy, denerwowałam się trochę podczas tego filmu, bo jest to temat w Polsce dość jeszcze tabu, zwłaszcza u starszego pokolenia, kiedy nie mówimy o tym otwarcie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o narcyzów, to bardzo trzeba przyglądać się, bo słuchajcie, często po tym okresie bombardowania to jest tak samo jak ze zwykłą relacją z narcyzem, czyli zwykłą formą kontaktu, każdą inną. Też widać ten okres bombardowania, czyli takiego wow, bo chcę wam powiedzieć, że po tym wow, nawet w seksie, to potem zostają wióry. Nie ma nic tam, tak jak w zwykłej, jak w relacji typu partnerskiej, o tym, że był to cudowny mężczyzna albo cudowna kobieta, która czytała nam, były wspólne zainteresowania, czytała nam w myślach, były wspólne zainteresowania, wspólne hobby, taka podobność, taka identyczność, tak jak w seksie na początku, pełne zespolenie, po prostu kochamy się i w ogóle to jest wow, ja nigdy takiego partnera, partnerki nie spotkałam. Dokładnie tak samo jest w okresie dewaluacji, kiedy rzeczywiście te umiejętności i ta dbałość o was, bo to już nawet nie umiejętności, ale ta dbałość o was, ta delikatność, ta namiętność po prostu nagle pryska, bo tam nie było tej intymności, nie było tak naprawdę tego zespolenia ciał, o którym większość kobiet, myślę, że i mężczyzn też, bardzo myśli, żeby to był taki cudowny akt seksualny, nie tylko fizyczny, ale też zmysłowy, emocjonalny, żeby tam była ta głębia i żebyśmy mogli się zatracić i
i spełniać swoje najskrytsze fantazje. Moi drodzy, pięknie Wam dziękuję. Trudny temat, ale daliśmy radę. Serdecznie Was zapraszam na następne moje filmy. Bardzo mocno ściskam i zapraszam na konsultacje i warsztaty. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.